Siemaneczko jakiś z tej strony Bora Witam was w grze FIFA 18 I w pierwszym odcinku Z serii jak zarabiać Jak dobrze zarabiać 100% zarabiać Raz więcej raz lepiej Ale takie odcinki będą się od czasu do czasu pojawiały W FIFA 18 na moim kanale Zresztą tak samo jak to miało miejsce W poprzedniej FIFA w 17 Słuchajcie sposób Ze srebrnymi kartami Ten który wam przedstawiłem W FIFA 17 Nadal perfekcyjnie działa. Mm, i jeśli go nie widzieliście, link do tego filmiku, który nagrałem, kurczę, no, ponad pół roku temu, chyba on więcej niż ponad pół roku temu, to zobaczcie sobie ten filmik, link jest w opisie pod filmem. A ja to jeszcze pokrótce go wytłumaczę. Słuchajcie, co miesiąc EA dodaje dwie ligi. Teraz od początku jest tutaj Superliga Turecka. I Bankover yy, MX, czyli Meksykańska. To są ligi o karty specjalne. O Żyniaka oraz o Kłarezmy w tym roku. Już mamy w sumie nowość, bo prawy pomocnik jest Kłarezma, a w zeszłym roku byli tylko napastnicy. I z tych kart ludzie budują sobie ten. Składają w to jedenastki klubowe, i potem jak te wszystkie jedenastki klubowe złożą, to mają tą super kartę. Dlatego wiele, wielu graczy jest takich, że szuka wszystkich kart z Ligi Meksykańskiej oraz z Ligi w tym momencie tureckiej, bo wiadomo, co miesiąc dwie ligi następne, więc będzie ich więcej. Więc wchodźcie sobie i licytujcie sobie tutaj, już Wam pokazuję, z Ligi Tureckiej wszystkich, a ja tak daję Max 200, nie? I sobie ich przeszukuję. Aha. I nie ustawiam brązowych, ani złotych, tylko ustawiam samych srebrniaków. Za 200, no to walę 250. Możecie dawać w ciemno, 200, 250, dawajcie śmiało w ciemno. Nie, ma, nie, 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 nie walniecie się na tej nie przejedziecie się na tym sposobie. Nie stracicie. Nawet jak niektóre karty, bo są tacy napastnicy lub yy, bramkarze najczęściej, że karta faktycznie, wy ją kupicie za 200 czy 250, a ona schodzi za 250, ale to dosłownie będziecie mieli taką jedną kartę na 20, więc się tym nie przejmujcie. W ciemno, wale 200, 250, zależy. Ja już pamiętam karty niektóre i wiem ile mogę dać. Potem sobie już tylko w klubie będziecie patrzeć i zaraz wam pokażę i będziecie sobie je sprawdza sprawdzać, analizować, nie? No, ten będzie prawdopodobnie 200, ale ja widzisz, widzicie, daję 200. No jak pójdź za 250. To coś tam będzie. To jest liga turecka i liga meksykańska. Tutaj jest to samo 200. fig już za środkowego daje 250. Gomez 250, ależ proszę bardzo. Kolejny. O, ten schodzi za 200-250, ale za 150. Czemu nie? Zawsze stówkę zyska mnie. Oczywiście minus profit. Widzicie, ja ukręciłem 80 tysięcy, miałem 0 praktycznie, chyba 390 monet y, dzisiaj na koncie, Ukręciłem 80 tysięcy. No, plus karty jeszcze, które mam, y, obserwuję, które wy, próbuję wylicytować. Jakieś 82 tysiące wykręciłem, nie wiem, w 4-5 godzin, gdzieś tak. I to nie non-stop, siedząc y, przy kartach, nie? Bo wiadomo, że tutaj robię co innego, tam sobie zagram jakiś meczyk i tak dalej, i tak dalej. Sposób prima sort. Działało to w 17, działa to i w 18. Pewnie co no, tego nie licytujcie, bo on za 200-250 schodzi. Ale to metodą prób i błędów będziecie wiedzieć, już które karty e, dostajecie za nie 50, czy tam stówkę zarobków. Ten też nie schodzi. Ja go wezmę, bo za 200-250 go puszczę. Nie? Więcej niż 150 za niego nie dam. Ten to samo. I tak sobie cisnę aż do fulla, ile mam. 50 miejsc jest na, do obserwacji, nie? To zawsze tak robię, żeby było 50. I po prostu czekam. Ten już ktoś go kupił, no ale okej. Okay. I teraz popatrzcie. Mamy na przykład tego, licytujemy go za 250, ale już w tym momencie możemy sprawdzić. Widzicie? Za 2,5 tysiąca. Więc... Nawet już w ciemno, bo mogą być, wiecie, tacy jak ja, nie? Też 250, 200 onda. no To ja sobie tutaj teraz fiknę 350. Nawet jakbym stówkę dokładając, to popatrzcie, jak go wystawię nawet za 2000, to co z tego, że ja tą stówkę więcej założyłem? Zablokowałem go tym sposobem. A nawet jak go puszczę za 2000, to mam jeszcze profit 1600 na nim. Więc co przy 1600 profitu, co tak naprawdę znaczy ta stówka? Nic. Sprawdzimy sobie Gomeza. Licujemy za 250. On schodzi za 1500, dołożymy, o widzicie ktoś tutaj też już taki, no to ja go jeszcze bardziej blokuję, daję 500 i tak się robi cały czas, wiadomo, że za 200-250 licytujecie najczęściej i, i profit jest niewielki, bo jest 450-500 na karcie, czasami 400, ale czasami zdarzają się właśnie takie perełki, na które ja tutaj widzicie z początku już trafiam z jednym się biję, ale jeszcze troszeczkę w niego pójdę. Zobaczymy, tutaj teraz na Warro 500, nie? 400 To musiałbym go, żeby na szybko wystawić. Musiałbym go za 350 wypuścić. To już by miał 250. Czekajcie, tego już tutaj przyblokuję, bo mnie to denerwuje. Ale tego już mamy. Zaraz wam tutaj pokażę. Ten profit, widzicie 400, 900. To są najczęściej co kupowani byli po 200, 250. Maksymalnie 300, nie? Ale grosz do grosza, jak to się mówi, wiecie, i, i jest do przodu, nie? O. To był 1100, nie wiem za ile go kupiłem. Czemu nie wymienno? O co tutaj chodzi? Aha, bo on już jest sprzedany, no dobra. Najczęściej są to niewielkie profity. O, tego przypadkowo Salasa wystawiłem, a on normalnie zszedł prawie po 1800 gdzieś. Są niewielkie profity, ale non-stop i systematycznie, nie? A potem, jak macie już 80 tysięcy tak jak ja, to już możecie myśleć o całkiem innych, fajnych kolejnych ruchach. O, 700, dobra, szybko, szybko, szybko. Zdążymy, tabo. Tutaj jeszcze tego Gonzalesa. 1500, proszę bardzo. To ja mu dam nawet 500, dlaczego nie? I teraz patrzcie. Mamy tutaj tego Argentyńczyka. Fik. Fik. 2,5 No to damy sobie tu 200 powiedzmy I minimalna 1800 Jest git, jest git Jedźmy następny Ten na Wardo, ale on tutaj nie pójdzie dużo On chyba idzie po 300 To jest jeden z tych napastników i bramkarzy O których wam wspominałem na początku mhm, 400, czyli za 350 Widzicie, 200 stówki Minus, minus yy, prowizja dla jej. Ale zawsze coś do przodu o, Kupiłem tego Tabo Dając 500 ktoś się wystraszył. Ktoś spanikował albo zaczął szukać, ile on jest wart, a za dużo to trwało. O nie, 700. No tym razem ja się troszeczkę przejechałem, chociaż nie, nie przejechałem się. 300 zawsze będzie, nie? Proszę bardzo, jedziemy tutaj, jest Koboza. Zobaczmy ile lewy pomocnik w Me Mexico. O, tutaj sobie go od razu fytnę, bo go zauważyłem. Proszę bardzo, 1500. To czekajcie, ja to od razu poprawię. Skoro 1500, to tutaj go od razu bardziej zblokuję. A tu go wystawię za 1200. Dlaczego nie? Choćby nawet za 950 zszedł. 7,5 stówki jest dla mnie super, ja się cieszę. A tego ktoś za 400 kopił. I tak sobie jedziecie, i tak sobie sprawdzacie. I w tą stronę, i w tą stronę. Potem wystarczy Wam tylko czyścić tutaj. Wszystkich, których macie już oznaczonych na zielono. Pyk. I jedziecie dalej. Lista wolna. I smykacie dalej. Im macie, Im macie więcej czasu, tym większy wynik wykręcicie. Popatrzcie, za 1900 jest tylko jedna karta. Proszę bardzo, 400. Będzie przyblokowany. Myślę, że tak. Tu już ktoś kogoś przebił. Stawanowicza. Zobaczmy sobie 2800. No to ja go tutaj za 500 przyblokuję. Jak ktoś ma mniejsze jajka, to już zacznie teraz panikować, że a, bo stracę 1000, bo stracę 500. Trudno, nawet jak się straci, tego nie ma sensu, bo musiał za 350 wystawić. Stówka to już taki profit trochę za mały. Nawet jak się straci, jak, jak przemanewrujecie, prze, przeliczycie się. Co to za problem? Stracicie 500, dodrobicie to na następnej karcie, a takich kart będziecie wystawiać po 20, po 30 za jednym zamachem, bo tylko sobie wertujecie między listą transferową a celem transferowym. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się przyda. W zeszłym roku przydało się to dziesiątkom tysięcy ludzi, bo to chyba 60 tysięcy ludzi oglądało prawie tamten filmik, więc mam nadzieję, że. Tak, kwestii przypomnienia dla tych, którzy znają ten y, sposób, a dla tych, którzy nie znają, to właśnie go teraz pokazałem, żebyście i wypoznali, żebyście y, po prostu y, tak sobie tutaj zarabiali na swoje paczki, swoje składy lepsze, albo na lepsze ruchy, jakie macie już później. Y, dzięki większej ilości monet, monet, do możecie przeprowadzać lepsze ruchy, większe transakcje, więcej zarabiać. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie ofensywną łapę w górę. To zawsze pomaga i czekajcie na kolejny filmik z zarabiania, bo na pewno będzie jeden, już nawet mam plana i też go Wam za tydzień, może dwa przedstawię. Trzymajcie się ciepło, strzała.